się Katarzyna Marszał, reprezentuję barwy IKS AWF Warszawa. Pochodzę z miejscowości Łyszkowice, jest to powiat łowicki, taka mała miejscowość. Zaczęłam grać w tenisa stołowego bodaj 12-13 lat temu, tak trenować, bo wcześniej była to zabawa. Pojechałam na jedne zawody, drugie, ale kompletnie nie wiedziałam, o co chodzi, jak się trzyma rakietkę. Natomiast taki trening już profesjonalny zaczęłam jakieś 12-13 lat temu. Wcześniej trenowałam lekko atletykę. Moja przygoda z tenisem stołowym zaczęła się tak naprawdę od biegania, od lekkiej atletyki. Grałam też troszkę w nogę, bo ojciec grał, mama też uprawiała sport, więc u mnie w domu na okrągło coś się działo, była rywalizacja między mną i rodzeństwem. No i wystartowałam w biegu niepodległości i tam zauważył mnie jeden z trenerów, Stasiu Pięcek ze Skierniewic, i że potrzebują dziewczyny do drużyny, do tenisa stołowego, i próbował mnie zachęcić. Długo mu to zajmowało, bo nie chciałam grać, tylko jeździłam jako dodatkowa osoba, bo dziewczyna do drużyny była bardzo potrzebna. No i tak to się powoli toczyło, aż w końcu postawiłam na tenis. Dlaczego lubię ten sport? Długo nie mogłam się przekonać, że to jest sport dla mnie. Ze względu na uchwyt, że ciężko mi utrzymać rakietkę. Że to jest, wydawało mi się kiedyś, że to jest takie nudne, że w ogóle stoję przy tym stole i stoję i każą mi machać ręką. Okazuje się, że to jest bardzo dynamiczny sport. Bardzo dużo się dzieje, akcje. Moim ulubionym zagraniem jest, nie wiem, czy wolno mi zdradzać, bo jak wszystkie rywalki teraz będą wiedziały, to nie wiem, ale dobra, no. Rozpoczęcie akcji backhandem i zakończenie forehandem. Bardzo lubię trenować, bardzo lubię treningi, zarówno wszechstronne, jak właśnie na stole, i z kim lubię grać. Dla mnie to jest bez różnicy, bo z każdym coś mogę skorzystać. Z każdym, jak coś zagram, to coś fajnego się dzieje. Tak, dla mnie ważną osobą jest osoba trenera, z którym bardzo dobrze mi się trenuje i współpracuje. Obecnie jest to Filip Szymański. Do tego koledzy z klubu, koleżanki, na przykład Gosia Jankowska, na kadrze Diana, czy kilku chłopaków z IKS-u, plus jeszcze sparring partnerzy, z którymi w Akademii Filipa trenuję, Tomek Wiśniewski i Maciek Wrocki. No, jest tych osób bardzo dużo. Nie lubię grać z klasą 6. Czyli moją klasą, czyli moimi przeciwniczkami, bo po prostu piłki są troszeczkę inne, aniżeli od osób sprawniejszych. Troszkę te piłki wracają do mnie inne, z inną siłą, z inną rotacją, mam wrażenie. Więc dużo ciężej mi się gra, wbrew pozorom. Trenuję w tygodniu nawet i 5 razy, to zależy od tego, na jakim etapie przygotowań jestem. Jeżeli to jest przedstartowy czas, no to jest 5 razy w tygodniu, 2 razy na dzień, a może i więcej, bo jeszcze dochodzą inne treningi, aniżeli na stole. Jeżeli to jest taki czas troszeczkę swobodniejszy, no to jest minimum 3 razy w tygodniu. Zakończyły się Mistrzostwa Europy. Chciałam tam zdobyć w singlu złoty medal, żeby zakwalifikować się na igrzyska. To się nie udało, nie powiodło się. Zdobyliśmy złoto w drużynie, więc super fajnie. Więc celem takim na ten moment jest jak najlepsza gra na turniejach międzynarodowych, żeby mieć jak największą ilość punktów w rankingu światowym i z rankingu się zakwalifikować na igrzyska. Czym jedynym moim marzeniem są igrzyska? Raczej nie. Raczej ja jestem osobą, która stawia na rozwój i chciałabym dużo lepiej grać. Pozdrawiam wszystkich tenisistów i kibiców tenisa stołowego, trenerów, trenera Filipa i zawodników i cały klub IKS AWF Warszawa oraz Łyszkowice.